Zróbmy dobry freak. Siemanko, dzisiaj luźny materiał z pogranicza światów boksu i freak fightu. Utytułowany pięściarz Krzysztof Diablo Wodarczyk. Od jakiegoś czasu jego walki w pięściarstwie zawodowym nie przynoszą już takich emocji. Rywale są średni lub są po prostu ogórkami. Chociaż Diablo jest wysoko w rankingach, no i tutaj ta pozycja też mu rośnie, wygrywając z kolejnymi zawodnikami, nawet jeśli nie są oni z topu. Ale nie da się ukryć, że tacy pięściarze jak Krzysztof Diablo Wodarczyk i inni mogą jeszcze sobie spokojnie fajnie zarobić. No i tutaj naprzeciw wychodzą freak fighty, organizacje freak fightowe. I taką ofertę dostał jakiś czas temu Diablo Wodarczyk. Miał walczyć z Arkadiuszem Tańculą, który walczy właśnie na freak fightach w MMA. Ta walka do skutku nie doszła. Tam było trochę nieporozumienie z promotorem Diablo. Diablo mówi, że za wcześnie ogłosili to, bo jeszcze nie było nic dopięte. A przynajmniej na pewno nie wszystko. Potem miała być walka z najjaśniejszą gwiazdą całych chyba freak fightów, Amadeuszem Ferrarim. Ta walka miała się odbyć w Łodzi, ale galę całą przeniesiono na Narodowy, na sierpień, 31 dzień, czyli za miesiąc. Przeniesiono ją z nowym rywalem, czyli tutaj z Paszą Bicepsem, który ma już dwie walki, jedną w boksie na małe rękawice, drugą w MMA. Ta walka właśnie miała być takim bardziej atrakcyjnym zestawieniem i do tej walki miało dojść na Narodowym. I na ponad miesiąc przed taką walką Diablo doznaje kontuzji stawu skokowego i tym samym to zestawienie z Paszą Bicepsem miało być tym, które też nie dojdzie do skutku. No i ten debiut Diablo we freak fightach miałby się przedłużyć. Diablo po doznaniu tej kontuzji wychodzi z prostą propozycją: zmiana formuły walki na K1. I natychmiast mamy tutaj odpowiedź Paszy, który nie chce po prostu walki w K1, który przygotował się do MMA, cieszył się na tą walkę z Krzysztofem Wodarczykiem. MMA miało tak naprawdę wyrównać szanse między doświadczonym, utytułowanym bokserem a freak fighterem, który po prostu trzyma formę. Stąd wiadomo, decyzja na nie, na K1, na kickboxing, niezgoda Paszy. I znowu jest piłka po stronie Diablo Wodarczyka, który tym razem chce walki w MMA, ale w butach. Pasza wydaje się całą sytuacją zmęczony, te zmiany formuł, te zakulisowe tutaj negocjacje mają go męczyć, mają wyssać z niego energię, jest zniechęcony na tą walkę. Diablo jeszcze dodaje, proponuje, żeby ta walka odbyła się w dużych rękawicach i tutaj sugeruje, że Pasza się boi, że boi się trochę o swoje zdrowie, gdzie ja na taką informację się tutaj nie natknąłem, żeby on to głośno mówił, no być może jakieś zakulisowe tutaj przecieki ma Diablo. Diablo ogólnie ma dobre argumenty tutaj, żeby zachęcić Paszę do swoich warunków. Jeśli Jarek siedzi przed monitorem, to tam nie ma żadnych rękawic. Tam jest monitor i tam jest wirtual, tak? Wirtual. Tutaj podaję jeszcze taki argument, że niby mniejsze obrażenia niż w małych rękawicach. No tylko jakby miał chwytać Pasza, tak? Skoro on się przygotuje do pojedynku w zapasach, w parterze, no to jakby miał chwytać, jakby tutaj miał zrobić sobie przewagę w tej walce. No wiadomo, że tutaj Diablo czuje się mocny w dużych rękawicach, inna obrona, jego cios tak naprawdę i tak będzie potężny, czy w małych, czy w dużych rękawicach. Duże zapewniają lepszą gardę, no a przede wszystkim to, że wykluczają praktycznie parter. Zróbmy dobry flik. Którym, no nie ma co ukrywać, Diablo nie czuje się na pewno mocny, no całe życie walczył w boksie, tego tak naprawdę się nie nadrobi w jakimś krótkim czasie. Także cała saga trwa już kilka dni. Diablo i jego trener Mirek Okniński zachęcają jak tylko mogą tutaj Paszę Bicepsa. Ten jest niechętny, nie ma się czemu dziwić. I teraz mamy taką sytuację, że do pewnego momentu lub jeszcze ten moment trwa, taka siła negocjacyjna u Paszy Bicepsa rosła. Niezadowolenie tutaj i zrzucanie winy za potencjalne nieodbycie się tej walki, no bo jeszcze nie wiemy, czy ta walka będzie, czy nie. No spadała na Diablo, ale tutaj jeśli Diablo wychodzi z propozycją, że MMA tyle, że w butach, czy w butach bokserskich, a na przykład Pasza mógłby założyć jakieś swoje buty. To się w MMA zdarzało w ogóle, że zawodnicy walczyli w butach. No i tak jak mówię, jeżeli wychodzi z tą propozycją i Pasza się nie zgadza, no to tak naprawdę już tutaj kibice freak fightów mogą tutaj widzieć winę trochę za nieodbycie tej walki Paszy. Oczywiście Pasza ma swoich fanów, którzy tak naprawdę co by nie było, będą tutaj za swoim idolem. Diablo natomiast no też chce dobrze wypaść w środowisku bokserskim, w środowisku sportowym, jeżeli możemy jeszcze to tak nazywać. Także on chce tej walki tutaj. No nie udało się mu przemycić tej formuły K1, która jego by premiowała. No być może nie uda mu się też tych dużych rękawic i jeżeli Pasza się zgodzi, będziemy mieli walkę w małych rękawicach. I trzeba się zastanowić jeszcze, co jeśli tutaj do tej walki by nie doszło. Pasza Biceps kontra Diablo Wodarczyk. Tutaj nie wiem, czy Federacja Fame MMA ma jakąś alternatywę. Na pewno są dwie walki dobre do zrobienia. Pierwsza to jest Tomasz Adamek. Tyle, że on na tej samej gali walczy z Don
Casio. Trudno byłoby teraz robić jakąś roszadę. Także ta walka mogłaby się ziścić, ale dopiero na jakiejś następnej gali lub na jakiejś innej federacji freakfightowej. No i druga to jest Artur Szpilka. Tu jest bardzo duży konflikt w tle już od lat i to kiedy byli w jednej grupie promotorskiej u Andrzeja Wasilewskiego, mieli jakieś tam swoje bitki też poza salą sparingową. Tyle, że Szpila jest dzisiaj zawodnikiem MMA, jest w KSW, no i on chce postawić na swoim, że może z nim wyjść do ringu w rękawicach bokserskich na zasadach boksu, ale dopiero po takiej walce w MMA. Natomiast Krzysztof Włodarczyk, no z tego co wcześniej mówił, no to ze Szpilą chce właśnie wyjść, ale w boksie. No i tutaj chyba w boksie miałoby to więcej sensu. Na pewno Fame potrzebuje jakiegoś hita na tę walkę na narodowym, żeby zapełnić jak najwięcej ludzi. No i jeżeli sięgnęłaby ostro do kieszeni, no to być może tutaj taką walkę byśmy mieli, Diablo kontra Szpilka, na zasadach jednego lub drugiego, bo pieniądze mogłyby wchodzić niewyobrażalne. Pytanie tylko, czy to grzeje na tyle ludzi jeszcze, żeby oni przyszli na ten stadion, żeby oni kupili to pay-per-view. Na pewno jest to większa walka niż no na przykład Pasza mimo wszystko i Diablo. Też trzeba byłoby chyba zapewnić rywala Paszy, no bo na razie mówi, że nie, że jest wyssana z niego energia, ale chyba na pewno chciałby zawalczyć na narodowym. No myślę, że dużo by stracił, skoro i tak się przygotowywał. Jeszcze mamy miesiąc do walki, tutaj naprawdę wszystko może się zmienić. Jestem ciekawy, co wy o całej sytuacji sądzicie. Czy uważacie, że to jest dobry moment, żeby Diablo walczył we freakach? Czy to w ogóle jest, czy popieracie to, tak? Diablo we freakach i innych bokserów już utytułowanych, żeby oni schodzili do takiego poziomu, powiedzmy, amatorskiego. Natomiast bardzo tutaj solidnego, jeżeli chodzi o oglądalność, o wyświetlenia, o zainteresowanie takich fanów, powiedzmy to, pozasportowych. No i z mojej strony to wszystko. Siemanko, trzymajcie się.